Nie wiem, czy zauważyliście, ale nie mam kolczyka. Czy wiecie, jak długo nie mogłam zrobić tak? Po 3 latach w końcu to uczucie. Dobra, kino zrobił się czerwony. Może czas na makijaż, okej? Dobra, makijaż mam. Długo go robiłam, bo idę dzisiaj na premierę, ważną premierę. Ale stwierdziłam teraz, że potrzebuję grzywki. O Boże, jaka jestem głupia. Czemu ja zawsze to robię? A, to strać. To chcę włosy z przodem na... Ale... Jest jakiś świr. Zuzek, łabuzek. Okej, okay. Korzystając z okazji, że nagrywam film, w sumie zaraz jadę do Warszawy na premierę filmu i jakby tutaj trochę szybko działam. Chcę wam powiedzieć trochę o rzeczach, bez których moje mieszkanie nie byłoby moim mieszkaniem i gdzieś tam charakterystyczne, najważniejsze rzeczy, które tutaj mam, wam przedstawię. Zacznijmy od elementu najważniejszego, czyli rośliny. Kocham rośliny, mam sztuczne, prawdziwe, pełno roślin, ale przedstawię wam te największe, czyli te, które mi się przedstawiły, a dokładnie bernardyna, no, bardzo wykwintny bluszcz. Bluszcze w ogóle lubię, dużo bluszczy mam, a to jest właśnie największy przywódca bernardyn. Oprócz bernardyna mam też augusta, mam też ricotto, mam bukę od Juka. I monsterę. Z monsterą nie przesadzałam, bo krzyczała, że ona jest monstera i nie ma w ogóle być inaczej. Tak, to są moje najpiękniejsze, największe kwiatki. Pełno kaktusów, ale one są ciche, jeszcze nie powiedziały swoich imion mi i nie mam jak ich tutaj poznać. Ale rośliny to jest naprawdę jakaś podstawa mojego tutaj mieszkania i wchodzisz trochę jak do ogrodu. Ewidentnie czuję, jak one wytwarzają tlen dla mnie i są piękne. I no uwielbiam rośliny. Kurczę, idę chyba na to ogrodnictwo no, studiować. Kolejną rzecz, którą zawsze chciałam kupić, w końcu mogłam, kiedy miałam swoje mieszkanie, jest maszyna do pisania. Uwielbiam ją, jeszcze muszę czekać, aż tu już zmienię. A to jest w ogóle długa historia i tam trzeba długo zmieniać, ale no nieważne. Jak w końcu będzie pisać, to wam coś napiszę na niej, a na razie jest po prostu piękna. Miętowa, szukałam tak długo miętowej i mam maszynę do pisania. Kolejna rzecz to globus. Globus też bardzo długo był u mnie wyszukiwany i w ogóle i w końcu mogę sobie zwiedzać świat ręką po stole. No, mam ten globus i fajnie. Następną rzeczą, której jest bardzo, bardzo dużo u mnie w mieszkaniu, to książki. Wy tak naprawdę nie widzicie. W sumie czekajcie. Trochę wam pokażę. A! Nie wiem, czy macie to. O Boże, teraz się pewnie chwieje kamera, ale... U góry jeszcze są książki, tam są jeszcze książki, mam naprawdę sporą biblioteczkę, są bardzo, bardzo fajne i różne, różnorodne te książki, jest Van Gogh, jest Picasso, jest dużo ze sztuki, ale też takie klasyki, jakbym no dobra. Książki książkami. Mam też obrazy, co prawda nie są to oryginalne dzieła za 3000, bo nie stać mnie na takie reprodukcje, ale mam no takie po prostu jeden z moich ulubionych i takie tanie. Tanie, ale ładne. Do tego wszystkiego kiedyś, jak myślałam, że będę mieć mieszkanie za 5 lat, cicho tam! I pomyślałam sobie właśnie, będę mieć za tym 5 lat, bo za 5 lat będę dopiero dojrzała, ale wtedy będę mogła mieć mieszkanie, to wtedy zrobię sobie ścianę, a to jest w sumie tajemnica. Nie powiem wam, jaką ścianę zrobiłam. W kolejnym filmie chcę wam pokazać moje ściany. Pokażę wam po prostu, jak zrobiłam fajne ściany u mnie w pokoju i... Jezu, w pokoju! Widzicie, jak się mylę w mieszkaniu! I... Jezu! Czemu wszyscy mi przeszkadzają cały czas? Ale głupie! Hasiu! Hasiu, tak ten! Przywitaj się! O, teraz wszyscy myślą, że jestem 2 metry wyższa. Idź. Ja stoję w ogóle na fotelu teraz. Jest taka prowizorka i jest, no... No, żeby ten rego, bo tutaj ma prawie 3 metry mieszkanie i ja, żebym tutaj była, to muszę stać na fotelu. O,
zapomniałam wszystko. Ha, ścian. To będzie kolejny filmik. Także nie drążmy tematu. Ja wam pokażę zajęcie. Idź tam! Już teraz mi się wszystko poplątało i nie pamiętam, jakie rzeczy tworzą moje mieszkanie. Ja. I jedna z bardziej ciekawych rzeczy, które tutaj sobie nabyłam, to są motylki. Wiem, że to może być trochę takie kontrowersyjne, bo to są prawdziwe motylki. Ale z racji tego, że motylki żyją no z 2 dni, to one naprawdę nie cierpiały. I tutaj w ogóle były karteczki, bo... O, były karteczki, czy to kobieta, czy mężczyzna. I jeszcze były karteczki, w jakim dniu złapano te motylki. W sensie nie złapano, bo motylki leżały na ziemi i się je wzięło. Motyle są piękne i uważam, że są naprawdę ładne. Tutaj też są nazwy, to są głównie motyle z Polski, także polskie motyle. Tutaj misia mi to oprawiła w taką ramkę i to wygląda bardzo fajnie. Nikt nie zabił tych motylów. No nie, no to motyle... No dobra. No, ostatnia rzecz w sumie, która tworzy to mieszkanie, to są też miękkie rzeczy. Nazwałabym to miękkościami. Nie mówię o sobie, nie mówię o sobie. Mówię o miękkościach takich jak poduszki, koce, 1000 koców, swetry, pierzynki, pledy. Wszystko co miękkie. Wszystko tutaj jest po prostu miękkie, także to tu można się zamiękczyć po prostu na śmierć. Co, Bernard? Cicho tam. Boże, Bernard gada. I w sumie w tym momencie chciałabym was zaprosić do kanału Wielmożnego Igora, bo wczoraj, czy przedwczoraj, w piątek była premiera nowego, fajnego programu. I jest tak genialny, tak Igor się napracował i ten... I naprawdę jest nowa scenografia, także naprawdę można coś tam zobaczyć nowego i zobaczcie sami, link tu w opisie, to naprawdę się zdziwicie, ja pomagałam przy robieniu tego studia i bardzo... Igor, chodź tu powiedzieć! Nie płaciłem jej za to jakby co. Naprawdę zapraszam, nie wiem czy dużo mnie tam będzie, niestety wątpię, ale... Cześć. Ostatnie miesiące robiłem nowy fajny program. No to możecie wejść. Byłoby fajnie. Ej, a wyglądam jak Amelia trochę z tą grzywką? Wyglądasz jak głupek. Słodki głupek. Bo Igor w ogóle przyszedł przed chwilką i zobaczył mnie w grzywce, nie? Zresztą. Ej. Igor tam nie chodź po kuchni, bo w kuchni piszcze podłoga i będzie mi piszczeć. To nie jest fajne. I jeszcze przy okazji możecie sobie wejść na nasz wspólny kanał Jasia i Skacza z chłopakami i możecie zobaczyć nowy odcinek o jesieni, ponieważ ja sama nagrałam materiał tam i jestem bardzo, bardzo, bardzo dumna z niego. To naprawdę się napracowałam i są naprawdę fajne ujęcia, także w ogóle zobaczcie teraz zwiastun. Jesień to pora roku, kiedy w końcu spadają liście z drzew i dlatego właśnie polecam wszystkim iść na spacer, poskakać w skarpetkach na liściach jak ja. No, może nie polecam, bo mokre skarpetki, ale liście są cudowne. W końcu zajrzeć do szafy i wydobyć wszystkie swoje ciepłe, wełnione, puchate swetry. Jesienią kupuję sobie drewniane rzeczy. To jest moja wizja i drewno kupcie i będzie ciepło. Jesienna esencja. Dżem. Jesień to piękna pora roku. No, jesieniu miło, bardzo słodko, a teraz będzie hej. Nie, dobra, może nie hej, bo lepiej zamknąć temat i mieć z głowy. No dobrze, pod ostatnim filmem był bardzo często przejawiający się komentarz o tym, że
O, nie chciałaś być popularna, a występujesz w reklamie? Nie chciałaś być popularna, a zapraszasz nas na swojego Instagrama? A zapraszam go. Coś tam. Dobra. Po pierwsze, jest to bardzo wyjęte z kontekstu, gdzie ja powiedziałam, na pewno nie zależało mi tylko na tym, aby być popularną, mniej więcej, tak? I bardzo się ludzie doczepili do tego, ci bardziej dziwni ludzie. Gdybyście spytali mnie w wieku 10 lat, gdzie z moimi koleżankami na wsi zadawałyśmy sobie jakieś głupie pytania i na przykład padło: ej, a chciałabyś być piosenkarką albo aktorką i w ogóle taka popularna być? To ja mówiłam: nie, no nie chciałabym, bo dużo ludzi by do mnie podchodzili. Także w wieku 10 lat mniej więcej tak stwierdziłam. To, że zaczęłam nagrywać filmiki na YouTubie, to było po prostu wynikające z takiej chęci tworzenia, samorealizacji i tego, że po prostu lubiłam obraz, kadr, lubiłam sobie coś tam pokręcić i to był mój główny zamysł i główny jakiś cel, a nigdy nie chodziło mi o to, żeby być popularna, znowu to mówię. Bo wiecie, wystąpiłam w reklamie, ale to było moje marzenie jakby od zawsze, żeby znaleźć się na takim profesjonalnym planie, gdzie zobaczę te wszystkie sprzęty, gdzie będzie reżyser, ktoś będzie mi mówił, że gdzie będę mogła w sumie być aktorką, znaczy aktorką, no wiecie, gdzie będę mogła się jakoś tam wykazać i zobaczyć, jak w ogóle wygląda takie powstawanie reklam. A to, że powstawanie reklam, że robienie reklam, wstępowanie dodaje dużo popularności, to chyba był jakiś ostatni czynnik, nad którym pomyślałam, a nawet nie pomyślałam nad nim, bo wiem, że żyjemy w takim chorym świecie, gdzie większość z was może nie rozumieć tego, że popularność jest nieważna, nie najważniejsza w życiu, czymś takim, kto tylko dąży, niektóre osoby nie dążą, nie mają parcia i nie zależy na popularności. Wiem, że teraz, wiecie, oddaję follow for follow, wszystko, żeby być bardziej popularnym, nawet w jakimś mniejszym okręgu, ale żeby jednak być chociaż trochę popularnym. No, nie chodzi o to, wiecie. Czasami chodzi o to, żeby pokazać coś od siebie, stworzyć jakąś małą swoją taką sztukę i żeby to ludziom przedstawić, a nie żeby mieć dużo followów, dużo lajków i faktycznie kiedyś może się trochę zachłysnęłam tym, bo gdzieś tam było subskrybujcie, ale w tym momencie, w tym naprawdę dajcie un suba, róbcie suby, coś tam mam po prostu gdzieś, nigdy nie powiem na końcu subskrybujcie, róbcie to jeśli wam się podoba, jeśli wy chcecie mnie oglądać, subskrybujcie, ale na pewno nie powiem wam dobijcie do 50 tysięcy łapek w górę, nie musicie dobijać nawet do 1000 łapek w górę, ok? Liczby nie są ważne. No dobrze, zajdźmy trochę, zluzujmy i przejdźmy może do tematu filmów. Dobra, ostatnio obejrzałam sobie dwa filmy Tima Bartona i powiem wam, że Barton jak zawsze mnie zaskoczył, w sensie zachwycił i to było cudowne. Na jeden poszliśmy z Igorem do kina, na osobliwy dom pani Peregrine. Osobliwy dom pani Peregrine. I był naprawdę niesamowity. Dawno nie widziałam takiego filmu fantazy, takiego, no rozumiecie, który był naprawdę dobry i naprawdę mnie zaskoczył i tak zachwycił. Był super zrobiony, był genialny, był fajny. W przeciwieństwie do Legionu Samobójców, tym się nie było. Przepraszam, Jared, chociaż cię tam nie było, także ciężko cię przepraszać za to. Kolejny film to był Big Eyes, Wielkie Oczy, który puściłam sobie na projektorze, tutaj to wielkie oglądałam, prawie jak w kinie. I to był również cudowny film o artystce, to było w ogóle na faktach, jak ja się zdziwiłam, jak dużo rzeczy w tym filmie było naprawdę. Cały film jest praktycznie naprawdę, a ja myślałam po nim właśnie, a pewnie tylko dwie osoby są prawdziwe i w ogóle to nie jest ten. No a to się okazało jednak wszystko praktycznie, tam patrzyłam sobie fakty prawdziwe w filmie, no i było wow, wow, wielkie oczy, polecam was. Smutny, przejmujący, ale i piękny, no i dobrze zrobiony i uwielbiam. W ogóle dwa filmy tak dobrze zrobione, tak genialne, no. Aż muszę chyba sobie to jeszcze raz obejrzeć. Także ja może idę sobie oglądać i może jeszcze... Dziękuję, Igor. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że podobało wam się moje nowe intro i outro i to dla was kwiatki. Tak dla was.
i dziękuję za wszystko, także żegnam was. A, o, to dopiero zobaczycie. Dobra, pa!